Dzień dobry, bardzo serdecznie Państwa witam. Za chwilę o godzinie 11 rozpoczynamy 65. posiedzenie Senatu, posiedzenie trzydniowe. Zakończymy w piątek głosowaniami. Z punktów ważnych, tak jak zawsze, proszę Państwa, każdy punkt jest istotny i ważny, ale warto zwrócić uwagę na ustawę o spółdzielniach rolników. To jest istotna ustawa. Warto zwrócić również uwagę na dwie ustawy dotyczące spraw związanych z ochroną zdrowia, a mianowicie ustawa o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia. Będzie to ustawą również objęta grupa osób zatrudnionych w jednostkach świadczących usługi medyczne, która nie została uwzględniona w poprzedniej ustawie. Są to osoby, które nie wykonują zawodów medycznych. I ważna ustawa również o Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego. Uczelnia ta nabiera mocy, z mocy tej ustawy, osoby prawnej. Ważne punkty, proszę Państwa, to również sprawozdanie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji oraz sprawozdanie Rady Mediów Narodowych, dyskusja, debata na, połączymy te dwa punkty i debata będzie dotyczyła obydwu sprawozdań. Ze sprawozdań dochodzi nam również sprawozdanie, informacja dla Senatu o udziale Rzeczpospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej. Ten punkt będzie w pierwszym, dziś po godzinie 16. Natomiast w ostatniej chwili, choć już na konwencie seniorów podjęliśmy decyzję, ale prośbą pani minister Elżbiety Rafalskiej zostanie zdjęty punkt i była prośba, aby punkt dotyczący sprawozdania z działalności Rady Dialogu Społecznego odbył się na następnym posiedzeniu. Mam nadzieję, że Senat się przychyli do tej propozycji. To właściwie wszystko. Proszę Państwa, jeśli są pytania. Jeśli są pytania, bardzo proszę. Dzień dobry, Panie Marszałku. Agata Adamek, TVN24. Chciałam zapytać Pana o słowa premiera Morawieckiego, który wczoraj powiedział, że w związku z tym, co zrobiła ostatnio Komisja Europejska, czyli wnioskiem do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, należy rozumieć ten krok w taki oto sposób, że Komisja urywa tak naprawdę dialog z Polską, że my chcemy rozmawiać, ale Komisja ten dialog w jakimś stopniu urywa, zrywa. A druga sprawa to prośba o komentarz do tego, że Pani Prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Gersdorf występuje do sądu przeciwko posłowi Piotrowiczowi za słowa o sędziach złodziejach. Chciałabym poprosić, żeby Pan się odniósł do tej sprawy. No faktycznie, no, to jest opinia Pana Premiera. Pan Premier ten dialog prowadził, rozmawiał, wielokrotnie spotykał się i był w trakcie dialogu i faktycznie no, skierowanie wniosku ten dialog przerwało. Polski rząd i moje środowisko polityczne jest w dalszym ciągu gotowe do dialogu, a w tej chwili jesteśmy na etapie przygotowywania odpowiedzi na tą skargę, która została złożona. Natomiast nie znam ani nie znam tego wniosku, o którym Pani mówi. Odpowiadam na drugie pytanie Pani Profesor Gersdorf, więc trudno jest mi komentować ten wniosek. Zobaczymy. Rozumiem, że została złożona sprawa do sądu. Wiele spraw w sądach się odbywa. Zobaczymy, jaki będzie wynik. Nie ma. Ale to już sąd, no była wątpliwość. To Pani redaktor, zawsze w pytaniach, które Państwo zadajecie, dotyczące sędziów, uogólniamy, prawda? No więc to nie dotyczy absolutnie wszystkich sędziów, wszystkie określenia, wszystkie pojedyncze oceny dotyczą zdarzeń jednostkowych, a nie wszystkich sędziów, wszystkich dziennikarzy, wszystkich polityków, wszystkich lekarzy, etc., etc. Są jeszcze pytania? Dzień dobry, Adamina Sajkowska, Polsat News. Panie Marszałku, Naczelny Sąd Administracyjny zawiesił uchwałę Krajowej Rady Sądownictwa o powołaniu sędziego Sycha. No i teraz pytanie, czy pan prezydent Andrzej Duda jednak zdecyduje się powołać pana sędziego Sycha do Izby Karnej?
I drugie pytanie. Nasza kamera zarejestrowała taką sytuację, w której znalazł się pan prezydent Duda i przewodniczący Rady Europejskiej Donald Tusk, gdzie panowie między sobą wymieniają się uśmiechami, żartami. Widać było na tym nagraniu, że humory im dopisywały. Oczywiście mowa o spotkaniu obu panów w siedzibie ONZ. Dziękuję. No myślę, że to była reakcja obydwu panów na słowa pana prezydenta Donalda Trumpa, który no, kilkukrotnie mówił serdecznie ciepło o Polsce i chwalił Polskę za prowadzoną politykę w różnych obszarach, nie tylko w zakresie słam. No ale to wprowadziła pani redaktor, to wprowadziło dobry nastrój. No, i ja widzę, że i pani się w tej chwili uśmiecha, no więc wszyscy się uśmiechamy, no bo to też bardzo dobrze, że pan prezydent i należy się z tego cieszyć i najprawdopodobniej. Pani pytała mnie, dlaczego te uśmiechy, więc ja podejrzewam, nie mówię, że tak było, ale tak myślę, że to było w wyniku właśnie takiej bardzo pozytywnej oceny pana prezydenta Trumpa, czy w swoim wystąpieniu wielokrotnie mówił o Polsce i wyrażał się bardzo przychylnie i serdecznie. To bardzo cieszy nas wszystkich Polaków i tych, którzy są tych, którzy wywodzą się z Prawa i Sprawiedliwości i tych, którzy są, wywodzą się z totalnej opozycji. To cieszy wszystkich Polaków i również widzę, że niektórych dziennikarzy. Także cieszymy się z tego. Natomiast jeśli chodzi o wyrok NSA, to ten wyrok dotyczy ograniczonej ilości sędziów. Ja nie znam dokładnie tego, bo to jest informacja sprzed chwili, ale wychodząc do Państwa, informowałem się, jaki będzie tok postępowania i nie wiem, jaki będzie tok postępowania. No, pan prezydent w zakresie pozostałych sędziów może podjąć, pewno podejmie taką decyzję, podejmuje zawsze samodzielnie, autonomicznie decyzję. Natomiast KRS rozpatrzy w następnym posiedzeniu, czy w następnym zgromadzeniu rozpatrzy również tą skargę i to orzeczenie NSA. Dzień dobry, panie marszałku. Marcin Fijołek, telewizja w Polsce.pl. Dwie kwestie. Pierwsza, chciałbym dopytać, czy rząd ma jakiś plan B albo przygotowany scenariusz, w którym Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej podzieliłby wątpliwości, czy opinię Komisji Europejskiej we wniosku złożonym do Trybunału i no, postulowałby powrót do stanu prawnego sprzed kwietnia, sprzed wejścia w życie ustawy o Sądzie Najwyższym. Chciałbym dopytać o to, czy rząd ma już jakiś scenariusz na wypadek takiego, a nie innego orzeczenia. A druga kwestia, trochę bardziej może jeszcze w klimacie michałkowym, dopytanie o plotki dotyczące kandydatury podobno premiera Morawieckiego na prezydenta. Czy jest taki scenariusz też w Prawie i Sprawiedliwości w ogóle brany pod uwagę? To czyste spekulacje medialne. Czytałem dzisiaj faktycznie rano w doniesieniach prasowych, tak, ale to są tak jak mówię, to absolutnie medialne. Nie było nigdy takiej rozmowy, nie rozmawialiśmy, przynajmniej w ścisłym kierownictwie partii na ten temat. Natomiast jeśli chodzi o stanowisko rządu i o ewentualne scenariusze, no to cierpliwie poczekamy, pracujemy. Natomiast ja też nie jestem rzecznikiem rządu i nie będę się wypowiadał, no bo jestem marszałkiem Senatu i bardziej koncentruję się na pracy Senatu.